dzień dobry. Witam się oczywiście serdecznie z kawczanu, tak, z tym moim takim, co go uwielbiam, z Orlenu. Naprawdę polecam, jak ktoś nie próbował, to duże latte. Niedużo kosztuje, a jest po prostu smaczne. Tylko oczywiście z tych nowszych wersji ekspresów, Frankę. To tak, to na tej zasadzie działa. No, co mogę powiedzieć? Jadę teraz właśnie do Action, bo chcę zobaczyć jedną rzecz. No i przy okazji, dawno nie byłem, więc zobaczę też kilka innych rzeczy, tak? Poza tym w domu kończą się jakieś tam baterie, nie baterie. A tak naprawdę w Action to są cenowo dość korzystne, więc co mogę powiedzieć? Na tej zasadzie to działa, nie? O, chciało mi się tej kawy. Ja już wychodząc z domu, już wiedziałem, że tu przyjadę po kawę, to już mówię, nie wiem, no szybko kawę dawać. No, także tak to wygląda. Pogoda dopisuje. Jest 24 stopnie, planowane 29 na dzisiaj. Ale naprawdę jest elegancko. Jest elegancko, nawet wieje jakiś taki fajny wiaterek. Więc od rana miałem potwierane okna na rozcież w mieszkaniu i że tak powiem, wietrzyło się elegancko. Uwielbiam tę opcję wietrzenia, jak jest właśnie taki wiaterek na dworze. Potwieram sobie okna czy coś tam i wtedy cała chałupa jednocześnie się wietrzy. No to jest po prostu komfort. To jest po prostu komfort. Co ja tutaj będę mówił? No i dobra, dziubaski, więc startujemy. Bo nie ma co, nie ma na co czekać. W ogóle gdzieś zhandlowałem, gdzieś zgubiłem, nie wiem gdzie, taki uchwyt do telefonu. To taki uchwycik mały był, jego się wsadza w szczelinki od klimatyzacji i tutaj telefon się wrzuca. Ogólnie rzecz biorąc nie potrzebuję, bo tutaj na tym tablecie wszystko mam, ale jak jadę gdzieś tam w dłuższą trasę czy coś i na przykład używam nawigacji, to telefon bardzo, bardzo mocno się nagrzewa. Jest strasznie gorący. Jak nawet mam połączony przez kabel tutaj do ładowania, to w pewnym momencie pojawi się komunikat, że po prostu urządzenie jest za gorące i ładowanie zostało przerwane. Więc jak on będzie sobie wisiał tutaj, bezpośrednio w tym wylocie klimatyzacji, to będzie schładzany i nie będzie takiego problemu, mam nadzieję. To i tak nic. Ileś lat temu to był mój drugi samochód chyba. Opel Astra H. Opel Astra H, tak. No i wiecie, no kiedyś w modzie przede wszystkim były te uchwyty, takie przystawki do szyby przedniej i tutaj się wrzucało ten telefon. No ja tak jechałem, tutaj nawigacja była, no bo Opel Astra H nie miał tutaj żadnych tabletów, ni nic, wiecie, to był taki samochód starszej daty. No i jadę i w pewnym momencie spoglądam na nawigację, a tutaj informacja, wyłączanie telefonu, urządzenie za gorące. A on, też właśnie iPhone, no bo ja w sumie iPhone od lat używam, był cały czas narażony na promienie słoneczne, tak, na przedniej szybie. No i się chłopak nagrzał. Ja tutaj w trasie potrzebowałem nawigacji, a on mi się, kurczę, zgrzał, no. Więc był postój, było chłodzenie telefonu, no po prostu masakra, no. Także takie przygody też były, no. Nie zawsze było luksusowo. Dobra, dziobaski, to ja startuję i nie wiem, no pewnie teraz to dopiero z chałupy się odezwę, bo tak na spokojnie, nie? Żeby było na luzie, w rozpiętej bluzie. Wasze zdrówko. Niestety, nie udało mi się dorwać tego, co chciałem. Jestem zawiedziony. Niestety. Obleciałem Action, Aldi i Netto. No, nigdzie nie było. Teraz podjadę jeszcze pod jedną. Pod jeden sklep. Zobaczę tam. Może się okaże, że tam będzie. Na drogę sobie wziąłem bułę. Bułę taką z jabłkiem. Co prawda mega krusząca, więc będzie tu ostrożne zajadanie po drodze. Mam jeszcze kawczan, wiecie, taka jakaś resztka. I zrobiło się mega gorąco. Oj, teraz to już jest w ogóle bajlando. Niezbyt fajnie. Niezbyt fajnie, tyle powiem. Ale dobrze, samochód już mnie schładza.
Także startujemy, jedziemy w poszukiwaniu. No dla was to jeszcze jedna wielka niewiadoma. Ahoj, dziubaski. Powrócił ja do domu po wielkim lofrowaniu po sklepach. Tak, słuchajcie, nalatałem się, ale kupiłem w końcu to, co chciałem. To, co chciałem, ale zaraz do tego przejdziemy. Albo nie, może od razu powiem, bo zapomnę, tu się zajmę tym, tutaj coś tam i mnie tam zaraz to skwini. Udało mi się w końcu kupić taki parasol, bardziej bym powiedział plażowy niż ogrodowy, chociaż to i tak jeszcze nie to, co tam planowałem, ale nigdzie, dosłownie nigdzie. Action, Netto, Aldi, Pepco, Jedronka, Leroy i dopiero w Obi udało mi się kupić tą parasolkę. Tak, to jest taka parasolka, wiecie, ja to ją potrzebowałem na balkon, ze względu na to, że ona, jak ja tam chcę wystawić pościel do wywietrzenia albo suszarkę z praniem, ja ją rozkładam i gdyby te gołębie zrobiły tam z góry, to zrobił na parasol, a nie na moje pranie. Od lat to praktykowałem, tylko kiedyś do max, do 20 zł kupowałem te parasolki w Pepco. Ale w tym roku nie było. Ja na te parasolki już polowałem przed wakacjami i niestety nie było. One zawsze były przed wakacjami. Wakacje tam zaglądałem, no niestety nie było. Nie wiem, czy się wycofali, czy co. Szkoda, bo okej, za te pieniądze, nawet jak na jeden sezon, no to spoko, tak? Bo powiem szczerze, że były takie sytuacje, że... Przepraszam. Wyrzucały mnie po sezonie. Bo po prostu były tak zafajdane, że nie szło tego sprać. Bo niestety, ale te ich, jakby to tam kulturalnie nazwać, zrzuty, jak przylgnął do materiału, no to. Mi kiedyś jak czarną bluzkę załatwiły, to niestety po wypraniu tylko biała plama została, więc coś mają takiego, co po prostu powoduje niszczenie materiałów. No i tak. No i ta parasolka, którą dzisiaj kupiłem, ona nie jest zbytnio ślizga, więc ja wiem, że jak one tam narobią, to już całkiem wejdzie w ten i nawet nie będę mógł na bieżąco tego sprzątać, bo po prostu w taki materiałowy, jak ci wejdzie, no to już szkoda gadać. Ale udało się. No niestety nie pokazuje, bo jest to parasolka na balkon, a no ja ze względu, że tak powiem, swoich tam bezpieczeństwa, no to wolę nie pokazywać, tak, gdzie to mam, jak wygląda. Ale kupiłem jeszcze dodatkowo packę. Miałem taką packę w domu. Miałem. Gdzieś wsiąkła. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ktoś przyszedł w nocy i ukradł. Albo muchy ją wyniosły, żeby więcej nie dochodziły do... Nie dochodziło do po prostu klepania much. Tak, przyznaję się. Więc przyszły w nocy i wyniosły mi. Powiedziały, nie, zabierzemy mu to. Nie będzie nam robił krzywdy. Ale Janusz sobie kupił drugą. W piekarniku... piekło mi się pod udział z kurczaczka. Tak, zakupione w Biedronce z taką przyprawą. Kurczak w aromatycznych ziołach. No już się piecze, dlatego że ja już powoli jestem głodny. Także zaraz jeszcze muszę ziemniaka obrać i będzie ok. No a propos właśnie ziemniaka, bo to nie tylko parasolka była, że tak powiem, na liście zakupów, ale też drugim zakupem miał być taki mały garnek. Taki, wiecie, jak to się mówi przysłowiowo, na jedno jajko. Bo ja często takiego garnka potrzebuję, nawet jak chcę sobie gotować jajko, to nie, to no muszę ten większy wyciągać, no i wiadomo, grzać w całym takim tym. A taki malutki byłby po prostu idealny i w Action były w bardzo fajnych cenach, ale oczywiście co? Indukcja przekreślona. Dziękuję, już sobie kupiłem. Także tak to wyglądało. No dobra, to skoro jesteśmy w Action, było sporo rzeczy, które mnie ciekawiły, ale gryzłem się w palce, mówię, nie kupujesz bez przesady. Masz dużo. Takie ścierki z mikrofibry, ale takie przyjemne one są. Więc wziąłem dwie i słuchajcie, po 2,99, więc naprawdę no warto. Warto było kupić. One są takie właśnie do takich elementów, bym powiedział, błyszczących, jak właśnie mikrofalówka błyszcząca czy ekspres. Ona jest w dotyku przypomina taką szmatkę do okularów, do wycierania. Na pewno kojarzycie jak ta szmatka ten. No ale fajnie się zachowuje, naprawdę. Zobaczyć. No, fajnie. Także jestem zadowolony. Za 2,99, słuchajcie, no to aż miło. Kurde, jak oni mnie wkurzają z tymi naklejkami wszędzie. Tak mnie denerwują.
Ja rozumiem, że te kody kreskowe to wszystko gdzieś musi być, ale to nie wiem, kombinuję inaczej. No. Także tak to. A z racji, że to do kurzu, to ja nie będę tego w ogóle brał najpierw. Bez sensu. Do kurzu nie musi być wyprane. No i dobra. Także dwie takie ściery. Wziąłem to na spróbowanie. Mam z tym doświadczenie, ale u kogoś i wiem, że to pachnie, że to jest naprawdę bardzo jakby fajna sprawa. To jest chyba z firmy Ambipur. Tak mi się wydaje. To jest taki łazienkowy odświeżacz. On jest w wersjach dostępnych niebieskim, żółtym i właśnie tym różowym. Chciałem niebieski. Niestety niebieskiego nie było. Był tylko cytrynowy, żółty albo te kwiaty. Tu mi ten kolor nie odpowiada, ale mówię, dobra, wezmę. Wezmę, bo to jest tak na spróbowanie. No, chciałem niebieski, ale nie było. Słuchajcie, 8 zł. Naprawdę 8 zł. Ja byłem zadowolony. I co? I to się chyba jakoś tak klika. Czy to muszę najpierw wyciągnąć? Nie, to nie trzeba wyciągać. Chyba. Nie, bo to znaczy na zasadzie, że to trzeba kliknąć. O, czuć zapach. O, czuć. Bardzo ładny zapach. O matko. No super, więc zabiorę sobie ten psikacz z toalety, żeby tam nie psikał co jakiś czas. Na razie schowam i postawię to. Zobaczymy, jak się to zachowa, tak? Jak mi się sprawdzi, to myślę, że będzie warto zakupić sobie jeszcze jeden, na przykład do łazienki tam, wiecie, bo ja mam akurat toaletę oddzielnie, łazienkę mam oddzielnie. Więc do łazienki kupić na przykład tamten niebieski, jak uda mi się trafić, a ten właśnie zostanie w toalecie. Ale zapach naprawdę, o ja, mocny, fajny, fajny. Wziąłem w Action płyn do zmywarek, 8 zł za dwie takie butelki, no to spoko. Więc ja tak akurat, jeżeli chodzi o zmywarki, to wam rzadko pokazuję czyszczenie zmywarki, no bo to takie oczywiste, no tam się sitko wyciąga, sprząta, ja włączam to, a czasem robię po prostu, że wrzucam kilka saszetek sody, zalewam octem i włączam zwykłe zmywanie i też jest ok. Także tak to wygląda, jest taki zestaw. No i w Action jeszcze zestaw baterii. Naprawdę bardzo korzystnie wychodzą tam baterie. Ja już kilku osobom polecałem, kilka osób z mojego bliskiego gronu je kupowało. Są zadowolone, zwłaszcza właśnie, że jest ich bardzo dużo i są w małych pieniążkach. Te mniejsze do lampek, te większe do aerozoli. Więc tak to. No i tyle. No z Action tyle zakupów, nic więcej nie ma, bo mówię, powstrzymywałem się. No teraz wróćmy do Biedronki, oprócz kurczaczka, przyprawy, a jeszcze w lodówce się chłodzi kolka zero do obiadu, taka fantazja dzisiaj. No to wziąłem jeszcze zapas ręczników i mokre chusteczki. Właśnie te Aloe Care z Biedronki, ja je bardzo lubię, one są raz, że mają ładny, delikatny, taki subtelny zapach, a dwa mają bardzo dobrą tą chusteczkę, jest dobrze nasączona, jest mięciutka, jest idealna bym powiedział, więc za nieduże pieniążki fajny produkt. Także dobra, moje dziubaski. Action, Biedronkę, wszystko mamy załatwione. Ja tutaj idę, obieram z ziemniaka, zaraz go odpalam, niech się gotuje chłopak i robimy obiad i widzimy się za chwilę. No i można powiedzieć, że obiad gotowy. Wjeżdża, no ładnie chłopiec, co? Uwielbiam, uwielbiam. Ziemniaczki i taka sałatka, surówka, czy kto jak woli. Tam jest na dole rukola, pomidor, cebula, ogórek. I wszystko posypane tą przyprawą ziołową z Lidla. Dla towarzystwa kolka zero, oczywiście schłodzona na ten upał w sam raz. A tam dla mnie się już ładuje film Miś Barei. No na pewno niektórzy z was kojarzą. Jakoś tak mnie ostatnio naszło na te stare filmy, więc co mogę powiedzieć? Idę oglądać, idę zajadać i odzywać się do was będę po prostu w międzyczasie. Dokładnie tak. Dokładnie, dobrze, dobrze kombinujecie. To jest ta chwila, kiedy bierzemy się za deser. Za deser, bo już kawczan tam oczekuje. Tak, chłopak już tam stoi i czeka. A ja tak mówię, moment, moment. Bierzemy towarzystwo. No i dla towarzystwa dzisiaj poleci ze mną chałwa. Tak, tak.
mam ochotę właśnie na nieschłodzoną kawę, ale za to zimnego tego batonika, chałupę. No, także ja idę kroić i widzimy się za chwilę. Halo, halo, Londyn. Tak, tu Kamil, nie Blondyn. Usiadłem i siedzę. Mam kawczana, mam też swój deser pokrojony w kosteczkę, bo ja tam sobie lubię ukroić w kosteczkę. Mam do tego widelczyki. Powiem tak, kultura jest zachowana. Żeby nie było. Żeby nie było. I w ogóle dawno nic z notesów nie czytałem. No ale z racji, że dzisiaj jest poniedziałek, no i mamy plan tygodnia i tutaj, że tak powiem, takie motto na cały tydzień, to wam przeczytam. Kochaj ten etap, na którym się teraz znajdujesz. Jesteś wciąż w fazie prac. Nieustannie się rozwijasz. O, bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo prawdziwe. I dzisiaj mamy Światowy Dzień Optymisty. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich optymistów. Ja jestem bardziej realistą niż optymistą. Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz. Może i tak, może i nie. Co wam mogę powiedzieć? No, rozsiadłem się, teraz sobie posiedzę trochę. Muszę coś tam przy kompie popatrzeć, bo dzisiaj mam taki dzień ostatniej laby, więc już sobie przepraszam, ogarniam pewne rzeczy. Nie ma, że boli. Także tutaj się biorę za ogarnianie. No i cóż, no i będę już teraz kończyć. No niestety. Nie ma, że boli. Wieczór pozostawiam dla siebie. Na swoje muła? Nie, no dobra. Oczywiście bez żartów. Mam tam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia. A później to wiadomo, no. W smutku już będę wypatrywał jutrzejszego dnia. Dobra, 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 dobra. Dziubaski, nie ma co żartować, nie ma co. Trzeba się wziąć za robotę. Trzymam do zmontowania tego vloga. Bo jeszcze nic nie zrobiłem dzisiaj. Totalny dzień lenistwa. Po prostu. No ale też gorąco jest, to też się nie chce. U mnie aktualnie 28, ale odczuwalna jest trochę większa. Przyjdzie wrzesień i już będę odczuwał tę fazę, gdzie te upały będą mi przeszkadzały. Jak dalej będą takie utrzymywać jak są, no to już będą mi przeszkadzać. Bo ja lubię gorąco, ale w okresie wakacji, a potem to już mi przeszkadza, więc... Myślę, że tak dużo osób ma. No. Dobra, dziubaski. To cóż, no pamiętajcie proszę o obersce, będzie mi bardzo miło. Życzę wam jutro dobrego dnia. Dobrego humorku, bo mój na pewno taki dobry to nie będzie. Ale to się okaże jutro, nie? No. Także dobra, trzymajcie się i do zobaczyska.